Turniej był dla organizatora sporym wyzwaniem. Liczba ponad 600 startujących musi budzić wrażenie. Bardzo liczny i bardzo silny, obsadzony turniej. Więc 9. edycja z kolei, turniej się rozwija się bardzo mocno i bardzo dynamicznie. Bardzo duża liczba uczestników, ponad 600 zawodników, rodzice, opiekunowie, trenerzy, dużo się dzieje, wielu gości. Impreza 9. pod honorowym patronatem wójta gminy Kobierzyce, pana Ryszarda Pacholika. Najlepsi sportowcy opuszczali Kobierzyce w dobrych nastrojach. Zwycięstwo zawsze cieszy. Zawody będą wspominać jednak wszyscy uczestnicy, także dzięki upominkom. Każdy uczestnik dostał pamiątkową statuetkę, tak jak mówię, a zwycięzcy dostają bardzo ładne puchary plus dyplomy za każde pierwsze, drugie i dwa trzecie miejsca. W imprezie wzięli udział biało-czerwoni oraz goście z zagranicy, m.in. Rosjanie, Ukraińcy i Czesi. Mamy gości z całej Polski, z zagranicy, trzy państwa nas odwiedziły, 40 parę miast właśnie w całej Polsce jest u nas, gościmy wiele osób i bardzo się cieszymy. Ci, którzy zameldowali się w Kobierzycach, stanowią przyszłość europejskiego karate. Wielu z tych zawodników topowych, zdobywających medale na Mistrzostwach Europy, startowało tu w Kobierzycach, więc myślę, że to jest taka wylęgarnia przyszłych mistrzów karate Kyokushin. 9. edycja przeszła do historii, kolejna powinna być jeszcze bardziej wyjątkowa. Jak zakończymy imprezę, będziemy myśleć o 10. jubileuszowej imprezie, która będzie przypadała na przyszły rok. No musimy tutaj zaskoczyć naszych drogich gości jakąś fantastyczną niespodzianką. 10. raz, rozwój niesamowity od imprezy, która w pierwszej edycji było to kilkanaście osób, teraz mamy kilkaset osób i co nas bardzo cieszy, że wśród tych uczestników jest bardzo i najliczniejsza grupa właśnie mieszkańców gminy Kobierzyce, którzy nas tutaj reprezentują. Dodajmy, że między innymi dzięki turniejowi moda na karate w tym rejonie Dolnego Śląska jest spora. W samych Kobierzycach regularnie trenuje ponad 100 osób.